Psychoterapeuta zapytał mnie kiedyś, czy czuję się szczęśliwy. Jak się okazało, było to bardzo dobre pytanie. Zacząłem się nad nim zastanawiać przez chwilę i pamiętam, że odpowiedziałem: Może nie czuję się nieszczęśliwy, ale szczęśliwy chyba też nie. Z swoją drogą, od tego pytania zaczął się mój długi i bardzo ważny, zmieniający moje życie okres psychoterapii, więc myślę, że warto je sobie zadać. Problem ten też dotyczy bardzo wielu ludzi. Z jednej strony może nie czują się nieszczęśliwi, nie będą jakoś strasznie narzekać na swoje życie, ale z drugiej mogą czuć, że czegoś mocno brakuje, że tego szczęścia nie potrafią osiągnąć, mogą nawet dojść do takiego wniosku, żyć w takim przekonaniu, że może to całe szczęście jest nie wiem, niepotrzebne, wymyślone. Może nie da się go tak naprawdę osiągnąć. Zobaczcie, ilu ludzi ma podobne poglądy. A jednak z perspektywy dnia dzisiejszego, ale także literatury, psychologii, mogę stwierdzić, że da się być szczęśliwym w codziennym życiu. Choć może to szczęście wygląda trochę inaczej niż takie popularne, filmowe, reklamowe wyobrażenia. W każdym razie chciałbym się dzisiaj zastanowić, co blokuje nas, co nie pozwala nam osiągnąć tego poczucia szczęścia. Na jakie oznaki powinniśmy zwrócić uwagę, które wykazują, że. Nie potrafimy z jakiegoś powodu być szczęśliwi? No i jak to rozwiązać? Dzisiaj o kilku takich oznakach. Zostańcie ze mną. Oznaka pierwsza: w relacjach tylko dajesz. To chyba dość oczywiste, że człowiek, który chce być szczęśliwy, który chce zdrowo funkcjonować, musi tworzyć zdrowe, dobre relacje z innymi ludźmi. Tylko co to tak naprawdę oznacza? Często popularnie uważa się, że relacji prawdziwych, głębokich nie potrafią przede wszystkim zbudować egoiści. Dlatego, kiedy ktoś w relacjach z innymi ludźmi jest nastawiony przede wszystkim na tych innych ludzi, na dawanie z siebie tym innym ludziom, uważamy, że przynajmniej ma on odpowiednie zdrowe podejście do relacji. Ale prawda o relacjach jest taka, że naprawdę zdrowe relacje działają zawsze w dwie strony to obie strony potrafią być w te relacje zaangażowane i tutaj jest pewna pułapka, w którą często ludzie Którzy właśnie nie potrafią sobie pozwolić na szczęście w życiu, w którą wpadają. To mianowicie pułapka wiązania się tylko i wyłącznie w relacje, w których to oni cały czas dają z siebie, a tak naprawdę nic albo bardzo niewiele. Otrzymują w zamian. To nawet taki częsty mechanizm ludzi, którzy są nieszczęśliwi, którzy żyją gdzieś na granicy depresji, którzy mają różne swoje problemy psychiczne, że wierzą, że relacje powinny polegać na tym, że oni muszą zasługiwać jakby jak najwięcej robić, że może wtedy zasłużą na to, że drugi człowiek odda im jakiegoś rodzaju wsparcie, akceptację czy miłość. Warto jednak na to zwrócić uwagę, bo właśnie taki model funkcjonowania w relacjach może często sprawiać, że to dodatkowo blokuje nas, nie pozwala nam dzięki tym satysfakcjonującym, dobrym, wspierającym nas, Relacją? Czuć się po prostu szczęśliwymi ludźmi. No, relacje z innymi są niesamowicie w tym ważne. Oznaka druga, nieznośna samotność. A teraz drugie dość podchwytliwe pytanie. Czy o ludziach, którzy cały czas otaczają się innymi ludźmi, są bardzo towarzyscy, mają mnóstwo znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek, powiedzielibyście, że mogą to być osoby, które są nieszczęśliwe? Jak się okazuje, nie jest to wcale rzadka sytuacja, że ludzie, którzy właśnie cały czas muszą przebywać z innymi, tak naprawdę są gdzieś nawet na granicy depresji. Wynika to z tego, że niektórym ludziom jest tak ciężko przebywać samym ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami, że muszą cały czas się jakoś zagłuszać, rozpraszać. I ci inni ludzie, relacje niejako z nimi, choć zazwyczaj to są płytkie mimo wszystko relacje, które mogłyby wzbogacać życie, mogłyby pomagać być szczęśliwymi, one słyszą właśnie tylko jako takie rozproszenie, jako taka ucieczka przed samymi sobą. I znów może to być blokada, bo często żeby... Zmienić coś w swoim życiu, żeby dojść do tego prawdziwego szczęścia, do tej prawdziwej, zdrowszej zmiany sytuacji wewnątrz siebie, trzeba poświęcić ten czas na zbadanie tego swojego wnętrza, na przepracowanie tego swojego wnętrza, niestety nie rozpraszając się tylko i wyłącznie właśnie przez jakiegoś rodzaju takie płytkie relacje, znajomości, zabawę z innymi ludźmi. Zwróćcie więc koniecznie uwagę, czy to nie jest taka sytuacja, taka kolejna pułapka, w którą być może Wy albo Wasi bliscy Wpadacie. A jeżeli dostrzegacie u siebie np. tego typu albo inne niezdrowe mechanizmy działania, to pozwólcie, że wspomnę Wam o partnerze dzisiejszego materiału, jak i całego mojego kanału o Pleso, czyli nowoczesnej platformie oferującej psychoterapię online. Nie jest to jednak po prostu kolejna strona typu baza terapeutów. Pleso wyróżnia specjalny algorytm, który pomaga dobrać najlepszy nurt terapeutyczny i terapeutę do naszych potrzeb na bazie naszych odpowiedzi w ramach krótkiego testu. To jest w ogóle dość częste pytanie, z którym do mnie piszecie, z którym piszą do mnie ludzie, jak wybrać dobrego terapeutę, jak dobrać odpowiedni nurt terapeutyczny do naszych problemów. Tutaj Pleso, ich algorytm, aplikacja świetnie ten problem rozwiązuje. Strona Pleso zaprosi Was do wypełnienia krótkiego testu, którego wyniki zadecydują o tym, jacy terapeuci zostaną Wam zaproponowani, a już spośród tych kilku osób możecie wybrać te, które odpowiada Wam najbardziej. Dość mocno współpracuję z Pleso, już prawie od roku poznałem dobrze ich zespół, poznałem osoby, które są też odpowiedzialne za selek. Psychoterapeuty, dlatego wiem, że mają naprawdę świetnie przeselekcjonowany, dobrany zespół. Ja z czystym sercem mogę polecać współpracę z nimi. Jeżeli chcielibyście spróbować, to na kod absurdalny macie 40% zniżki na pierwszą sesję psychoterapii online. A po więcej wiedzy z psychologii na temat psychoterapii, zapraszam Was też na ich stronę na Instagramie, link do całej ich oferty i tę stronę znajdziecie w opisie tego materiału. Oznaka trzecia: Gubisz przyjemność. Bardzo popularnie i trochę banalnie o ludziach nieszczęśliwych mówi się, że nie potrafią się cieszyć z małych rzeczy. Czy więc, aby być człowiekiem szczęśliwym, wystarczy Cieszyć się z tych małych rzeczy, cokolwiek to tak naprawdę nie znaczy. Oczywiście to bardzo ważne w życiu, żeby dostrzegać w nim różnego rodzaju radości, przyjemności, czerpać satysfakcję z przeróżnych też codziennych działań, ale uważam, że sprawa jest tutaj trochę bardziej skomplikowana, warto spojrzeć głębiej. Niepokojącą oznaką, że coś jest nie tak z tym naszym poczuciem szczęścia, a przynajmniej nie zmierzamy we właściwym kierunku. Niech będzie sytuacja, w której rzeczy, które sprawiały nam do tej pory frajdę, przyjemność były dla nas ważne, nagle. Przestają przynosić nam podobny efekt. I tutaj znów dość osobista sytuacja, która kiedyś skłoniła mnie do tego, żeby właśnie wybrać się na psychoterapię, tak mocno mną wstrząsnęła. Mianowicie podczas wyjazdu poznałem kiedyś bardzo fajną dziewczynę, spędziliśmy razem również bardzo przyjemną, namiętną noc. I pamiętam, że rano po tej nocy obudziłem się, i tak z jednej strony pomyślałem sobie, że kurczę, powinienem się cieszyć, przeżyłem coś fajnego w moim życiu, poznałem fajnego człowieka, też robiłem bardzo przyjemne rzeczy przez całą noc. A tu nagle ja już w zasadzie nie czuję satysfakcji, nie czuję przyjemności z czegoś, co było bardzo często przez długi czas mojego życia taką ucieczką też przez różnymi różnymi problemami, co swoją drogą też nie jest wcale najzdrowszym mechanizmem. Ale właśnie wtedy tak przerażony tym pomyślałem, nie, muszę już pójść na psychoterapię, jeżeli już nawet seks przestaje mi sprawiać przyjemność taką jak kiedyś, Chyba coś naprawdę może być nie tak. I teraz, oczywiście, nie o to chodzi, żeby seks czy jakiegoś rodzaju inne przyjemności były dla nas najważniejsze w życiu, ale w sytuacji, kiedy nawet one przestają nam przynosić radość, kiedy po prostu takie bycie człowiekiem i cieszenie się różnymi aspektami naszego ludzkiego życia przestaje nam przynosić tą przyjemność. To warto dostrzec, że coś tutaj bardzo niepokojącego się dzieje. Może macie jakiegoś rodzaju pasje, hobby, rzeczy, które właśnie dostarczały Wam tą przyjemność, radość, wyjścia z innymi ludźmi, towarzystwo niektórych ludzi i nagle to zaczyna gdzieś od Was uciekać, coś się zaczyna dziać z tymi Waszymi emocjami, uczuciami, takiej prostej przyjemności, radości, satysfakcji. Koniecznie przyjrzyjcie się tej sytuacji. To może Was bardzo mocno blokować przed poczuciem również szczęścia takiego całościowego w Waszym życiu. Oznaka czwarta. Żyjesz w przeszłości. Gdybyście mieli tak szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie znajdujecie się przez większość czasu w swoich myślach, w swojej głowie, to jakie byłoby to miejsce? A nawet lepszym pytaniem jest nie jakie miejsce, nie gdzie, ale kiedy. Kiedy to miejsce się znajduje, kiedy w tym czasie wy się znajdujecie? Chronologicznie może teraz trochę skomplikowałem sprawę, ale chodzi mi właśnie o to, czy przede wszystkim znajdujecie się ze swoimi myślami w sytuacji obecnej, rozważacie swoje życie mniej więcej tak, jak ono się dzieje w tym w danym momencie, przeżywać ten moment. Myślicie na przykład o przyszłości, o różnych planach, obawiacie się jakichś rzeczy, czy cały czas rozpamiętujecie przeszłość, jesteście w jakichś przeszłych sytuacjach, które bez przerwy analizujecie, wspominacie, przeżywacie na nowo. Oczywiście przeszłość dla człowieka jest bardzo ważna. Człowiek bez pamięci byłby skazany, jak mówili filozofowie, cały czas na popełnianie tych samych błędów, ale kiedy za długo przebywamy w tej przeszłości, rozpamiętujemy bez końca pewne rzeczy, po pierwsze, bardzo ciężko nam jest się skupić na byciu tu i teraz, na cieszeniu się swoim życiem w tym danym momencie, ale to też może być oznaka jakiegoś niestety głębszego objawu, głębszego problemu. Na przykład tego, że ta przeszłość jest jakoś dla nas nieprzepracowana, i albo z nostalgią wracamy do sytuacji, w których. Względnie czuliśmy się dobrze, czuliśmy się względnie szczęśliwi, albo rozpamiętujemy różnego rodzaju krzywdy, traumy, ciężkie przeżycia i emocje, i znów nie potrafimy się od nich uwolnić, i dlatego to też zatruwa naszą teraźniejszość. Poza jednak dość wyśmiechtanym banałem, że jeżeli nie potrafimy się uwolnić od przeszłości, to koniecznie ją przepracujmy, oczywiście koniecznie to zróbcie, jeżeli macie taki problem. Ale też może tu być bardzo ciekawa, ważna wskazówka, która właśnie odpowiada na pytanie, gdzie się gdzieś pogubiło to nasze szczęście, mianowicie. Jeżeli myślimy o jakimś przyjemnym momencie w naszym życiu, o tym kiedy czuliśmy się w miarę szczęśliwi, warto się zastanowić, dlaczego wracamy akurat do tamtego momentu, do tamtego miejsca. Czasem warto w tym swoim teraźniejszym życiu spróbować jakoś wrócić do podobnego momentu, podobnej sytuacji, zastanowić się, gdzie skręciliśmy dalej źle, że gdzieś się z tym szczęściem, z tymi dobrymi, pożądanymi przez nas emocjami rozminęliśmy. Oznaka piąta: żyjesz w przyszłości. Analogicznym, ale trochę innym problemem jest, kiedy człowiek nie potrafi znów w ogóle skupić się na tu i teraz, nie myśli nawet specjalnie o przeszłości, ale cały czas myśli o tym, co jest przed nim. Tutaj też funkcjonuje kilka wariantów. To ciągłe myślenie, co jest przed nami, może wynikać na przykład z bardzo lękowego podejścia do życia, nawet różnego rodzaju lękowych zaburzeń, bo cały czas myślimy o różnych zagrożeniach, jesteśmy przepełnieni obawami dotyczącymi tego, co oczywiście dopiero będzie. Ale też, i to jest jeszcze bardziej zwodnicze, czasem wydaje się, że ludzie szczęśliwi, ludzie zadowoleni z życia to ludzie tacy bardzo skoncentrowani zadaniowo nad tym, co jest przed nimi. I oczywiście fajnie jest być zadaniowcem, to też ma swoje miejsce w życiu, żeby potrafić podchodzić, poukładać sobie to, co jest przed nami. Tak właśnie, w taki zadaniowy sposób spełniać, realizować te kolejne punkty, ale jeżeli znów cały czas tylko myślimy o tym, co przed nami, co jeszcze chcielibyśmy osiągnąć, jaki jeszcze plan, marzenie, cokolwiek chcielibyśmy zrealizować, a w ogóle nie dajemy sobie czasu na to, żeby poczuć chociażby zadowolenie z tego, gdzie już jesteśmy, co już nam się udało osiągnąć, żeby zatrzymać się, odpocząć w takiej metaforze wspinania się pod górę. Spojrzeć za siebie, pooglądać widoki, to też może to być oznaka głębszego problemu, i niestety, bardzo często to, co blokuje nas przed tym, żeby poczuć to szczęście, no bo kiedy je mamy poczuć? Jeżeli ono ciągle jest przed nami, ciągle gdzieś tam obiecujemy je sobie, że jak coś tam osiągniemy, że jak dotrzemy do tego kolejnego dnia, to dopiero wtedy sobie na nie pozwolimy. Zobaczcie, jaka to jest też sprytna pułapka w naszej głowie. I też problem, który przerabiałem zaraz przed tą sytuacją, którą opisywałem. Yy przed tym odkryciem, jak bardzo utraciłem nawet takie podstawowe przyjemności, zaczynam tracić, zaczynają ode mnie uciekać, co mnie przeraziło, to też pamiętam, że to było jakoś zaraz po Sylwestrze i to był taki Sylwester, że obudziłem się, to znaczy po Sylwestrze, 1, 1 stycznia, kolejnego dnia, kolejnego roku i zamiast chociaż chwilę pocieszyć się wieloma rzeczami, które udało mi się osiągnąć w roku poprzednim, ja już tylko myślałem, dobra, to teraz to, to teraz dwa razy więcej, trzy razy więcej, to muszę osiągnąć, to muszę jeszcze tutaj zgromadzić, lepiej robić i tak dalej, i tak dalej, Byłem naprawdę w nieciekawym wtedy miejscu, ale cieszę się finalnie, że, że byłem, że odkryłem i mogłem to zmienić. Też wam polecam. Oznaka szósta. Nie potrafisz zadowolić swoich rodziców. Czytałem ostatni artykuł, że jest to problem, który bardzo mocno dotyczy przede wszystkim pokolenia Z, chociaż absolutnie nie uważam, że on jest tylko i wyłącznie do nich ograniczonym się, że jest dużo bardziej uniwersalny i prawie każde pokolenie ma ten problem ze spełnieniem. Oczekiwań swoich rodziców. To, jak sformułowałem tą oznakę, może odrobinę sugerować, że coś jest z tobą nie tak, że nie potrafisz się wpisać w te oczekiwania, zaspokoić tych oczekiwań, jakie rodzice na ciebie nałożyli, ale oczywiście chodzi tutaj o trochę co innego. Bo i być może powiem teraz coś rewolucyjnego, z czym nawet w pierwszej chwili się wiele osób nie zgodzi: absolutnie nie żyjemy po to, nie jesteśmy po to stworzeni. Żeby spełniać oczekiwania innych ludzi, żeby spełniać nawet oczekiwania naszych, jak wspaniali by nie byli naszych rodziców. Nie chcę za bardzo rozwodzić się nad tym tematem, ale dobra relacja z rodzicami absolutnie nie polega na tym, że oni stawiają nam coraz kolejne cele, coraz kolejne oczekiwania, lepią nas do końca, nawet już jak jesteśmy dorosłymi ludźmi. Na Swój jakiś taki obraz i podobieństwo wobec swoich wyobrażeń, a my mamy to wszystko spełniać i wtedy, w jaki sposób otrzymując, zobaczcie jak warunkową miłość, wtedy możemy się poczuć kompletni, możemy się poczuć szczęśliwi. I bardzo wielu rodziców ma z tym niestety problem, popełnia pewnego rodzaju błędy, właśnie w taki sposób trochę wychowując swoje dzieci, wychowując później nawet te dzieci, kiedy one dorastają, są dorosłe. Próbując je kierować w taki sposób, robiąc im mimo wszystko krzywdę. A niestety jest też wielu rodziców, którzy nawet niespecjalnie się starają, niespecjalnie są świadomi, jak bardzo tego typu mechanizmy są toksyczne i narzucają mnóstwo takich bardzo niezdrowych, niepotrzebnych, toksycznych, szkodzących, podkopujących człowieka oczekiwań i planów wobec niego. Dlatego warto uświadomić sobie tą sytuację i przede wszystkim przestać za tym gonić, za czymś, co jest po pierwsze bardzo często niemożliwe do spełnienia, po drugie, nawet niedobrze by było, gdybyśmy pospełniali te wszystkie, Oczekiwania zupełnie inaczej należy podejść do tej relacji ze swoimi rodzicami, kiedy już szczególnie stanie się dorosłym człowiekiem. To może nas bardzo uzdrowić, to może nam pozwolić, to szczęście osiągnąć, bo właśnie ta sytuacja takiej nierozwiązanej tej, tej relacji, tej linii z naszymi rodzicami, to jest znów jeden z bardzo częstych hamulców, bardzo popularny, jak wspominałem, wedle badań też wśród pokolenia Z, który Sprawia, że tak ciężko jest nam tą satysfakcję, to zadowolenie z siebie, zadowolenie z naszego życia i szczęście poczuć. Oznaka siódma. Praca to jedyne źródło radości. Praca, aktywność zawodowa, dążenie do sukcesów różnego rodzaju zawodowych rozwój na tej ścieżce kariery to oczywiście bardzo ważny obszar naszego życia, który potrafi nie tylko nas rozwijać, uczyć, dawać nam stabilizację i sporą, ważną satysfakcję w naszym życiu. Niestety, niestety, życie opiera się też na odpowiednim zbalansowaniu, i różne obszary muszą tutaj być odpowiednio zagospodarowane o różne aspekty naszego życia, żeby funkcjonować zdrowo i szczęśliwie, trzeba zadbać. Bardzo często niestety ludzie, którym na przykład nie wiedzie się w relacjach, nie wiedzie się specjalnie w innych obszarach swojego życia, tym mocniej koncentrują się właśnie na obszarze aktywności zawodowej, co może nawet prowadzić do różnego rodzaju sukcesów, osiągnięć, np. zarabiania coraz więcej pieniędzy, ale tego szczęścia w życiu tych ludzi paradoksalnie może być coraz mniej. Też przyznam się binder dandat, dlatego mówię to bardzo mocno też ze swojego doświadczenia. Obszar pracy zawodowej jest też o tyle problematyczny w naszych czasach, że przecież bardzo często taki generalny sukces życiowy, coś co każdy pochwali, mierzymy poprzez właśnie nasze finanse, nasze osiągnięcia, rzeczy, którymi możemy się publicznie pochwalić. Dlatego tak powierzchownie wydaje się, że ludzie, którzy odnoszą na tym polu sukcesy, osiągnięcia, to powinni być przynajmniej ludzie szczęśliwi, a tak niestety często nie jest. Czasami, i to jest też dość ciężkie, bo niepopularne, warto jest właśnie zwolnić, przyhamować, nawet zrezygnować, może, z pewnego rodzaju awansów, z pewnego rodzaju pogoni, większych zarobków, pewnego rodzaju kontraktów, żeby zająć się swoim wnętrzem, żeby skontaktować się na nowo ze swoimi uczuciami, emocjami, żeby odbudować relacje, które mogą być dużo bardziej wartościowe dla naszego życia. Trzeba do tego sporo odwagi, sporo samozaparcia, też mądrości i, Umiejętności przeciwstawienia się czasami presji naszego środowiska, nawet na przykład czasami naszych bliskich, naszych znów wrócę tutaj na chwilę, rodziców, którzy nie wiem, będą podkreślać, tylko że goń, goń, rozwijaj się zawodowo, to jest ważne, to są najważniejsze lata. No, niestety, można stracić siebie i później żaden sukces zawodowy, żadne pieniądze nam tego niestety nie odkupią, nie zrekompensują. Oznaka ósma, nienazwane emocje. To też w zasadzie temat na osobny odcinek, ale umiejętność rozpoznawania swoich emocji, odpowiedniego wyrażania, przeżywania tych emocji to jest absolutnie kluczowa, tak dla naszego zdrowego życia, dla naszego zdrowia psychicznego, jak i dla nauczenia się poczucia szczęścia, nauczenia się osiągania szczęścia. Umiejętność. Tymczasem bardzo wielu z nas paradoksalnie potrafi rozpoznać dwie, trzy mocy i powiedziałoby, że to jest 99% ich życia. Czujemy się fajnie, haha, radośnie, byśmy powiedzieli, może nam być tak. Tak smutno, ale w zasadzie ten smutek bardziej przypomina pewnego rodzaju pustkę. Ewentualnie coś nas strasznie wkurza, irytuje, frustruje i to są takie trzy podstawowe stany operowania większości ludzi. Tymczasem mało kto potrafi przeżywać, bo pozwalać sobie na przykład na prawdziwy smutek. Potrafi zrozumieć źródła tego swego smutku, potrafi dać sobie czas na to, żeby. Posiedzieć czasami w tym smutku, przerobić go, żeby on naprawdę przez nich przepłynął, zamiast od razu gdzieś uciekać od tego uczucia, próbować je jakoś zagłuszać albo właśnie na takim tylko bardzo płytkim poziomie je nazwać i pójść dalej. Podobnie jest z tym całym gniewem, frustracją. Mamy ogromne problemy bardzo często. Po pierwsze, z zaakceptowaniem tego, że coś nas może złościć, bo to nie jest wcale taka emocja, na którą pozwalamy sobie, na którą pozwalamy sobie w relacjach. A to jest o tyle niesamowicie fundamentalnie. Cenny wskaźnik, bo on pokazuje nam na przykład, co musimy naprawdę zmienić w naszym życiu, co jest często źródłem, takim, takim korzeniem, który nas gdzieś w tym naszym życiu na co dzień zatruwa. Tę rzecz, którą sobie kiedyś uświadomiłem, akurat przy okazji czytania świetnej książki, też bardzo to wpłynęło na mój proces chociażby psychoterapii, że nawet uświadomić sobie, powiedzieć o pewnych emocjach, tak, czuję się zły, tak, czuję się smutny, tak, tęsknię za kimś, tak, czegoś mi brakuje, o, cieszy mnie coś, to wcale nie oznacza, że my potrafimy te uczucia, te emocje w rzeczywistości przeżywać. I to nauczenie się tego przeżywania to dopiero jest coś bardzo ważnego, nad czym też się pracuje, co potrafi nas odblokować. I teraz, kiedy nauczymy się przeżywać też te trudne emocje, możemy wtedy odkryć jak zupełnie inaczej, potrafimy też przeżywać te no, takie bardziej pożądane emocje, jak właśnie radość, jak właśnie uczucie, dużo bardziej złożone szczęścia. Wymaga to sporej wiedzy, wymaga to dużej uważności, samoświadomości, zaglądania w siebie, wymaga to też ciężkiej pracy i długiej praktyki. Bardzo często warto się wspomóc psychoterapią. Ja tak zrobiłem, absolutnie nie żałuję, bo zmieniło to moje życie. Wam też w razie czego bardzo mocno polecam. Tyle z mojej strony na dzisiaj, ale dajcie koniecznie znać w komentarzach na jakie wy jeszcze może oznaki, może u siebie coś odkryliście, co było dla was takim Ważnym wskaźnikiem, co Wam uświadomiło, że to Was blokuje przed osiągnięciem szczęścia, że przez to nie potraficie się tak naprawdę poczuć szczęśliwi. Myślę, że to może być bardzo cenna wymiana. A wszystkim, którzy chcieliby z tymi wskaźnikami, z tymi oznakami, z tymi problemami, które może gdzieś tutaj się uświadomimy, albo jeszcze innymi, popracować chociażby na psychoterapii, to bardzo polecam psychoterapię online poprzez platformę PLESO. Przypominam, że na kod absurdalny macie 40% zniżki na pierwszą sesję takiej terapii online. Link. Do ich strony znajdziecie w opisie, w opisie tego materiału, a ja Was też zapraszam na ich strony. Na Instagramie też link znajdziecie w opisie do niej. Tam po więcej wiedzy na temat chociażby samej psychoterapii i zdrowia psychicznego. Ja się już będę żegnał. Jeśli chcecie, to zostawcie subskrypcję. Wiadomo, czemu nie, niech nam niech sobie rosną. Widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia.